Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek nagrywam na szybko, ponieważ się zaciągło nieźle. Zaraz jak grzmotnie zacznie lać, to będzie już koniec. Mianowicie miałem jeszcze sobie wziąć, zwalić te dwie samiczki, bo dzisiaj właśnie będzie odcinek największy właśnie z ich udziałem. I miałem sobie jeszcze sprawdzić płeć tych przepiórek Teksasów i niebieskich, ponieważ no chcę nadmiar sprzedać, a nie wiem co tu się znajduje. Jeżeli tu będzie 6 kurek i 15 kogutów, no to wiadomo, że to kurki zostaną, a koguciki pójdą na rosołek albo się sprzedadzą, tak samo się z niebieskimi, i chciałem po prostu nadmiar sprzedać. Ale jak jesteśmy właśnie już przy temacie sprzedaży, to sprzedałem tutaj właśnie już dzisiejsze króliki Belgii i dwa króliki w mieszańce, i dwie samiczki jeszcze sprzedałem w późniejszym czasie, nie wiem czy wam to już mówiłem czy nie. Zostały ci tylko dwa samczyki, trzy samiczki i będzie wszystko na sito. Chociaż nie wiem czy te dwa samczyki będę sprzedawać, ponieważ jakiś paszczecik by się na święta przydał. Jeszcze odnośnie sprzedaży, tutaj z tych list już więcej nie sprzedałem. To co było, to zostało. Dzwonią klienci, ale już widzę, że jeszcze to fajnie nam noszą, więc dobrze. Dzwonią klienci i się mają odzywać, ale się nie odzywają, więc po prostu ponowiłem to ogłoszenie od nowa i sprawdzimy, czy ktoś się odezwie, a jak nie, to po prostu od września trafiają wracają wysyłki i może ktoś by chętny było, to jak najbardziej wam wyślę taką przepióreczkę. Ale już się wracając do tematu głównego tego odcinka, zakociłem sobie te dwie samiczki nowozelandzkie czerwone. Zakociłem sobie dokładnie tydzień temu. Wy oglądacie odcinek we wtorek, wtedy kiedy właśnie żem to nagrywał. Tu jest druga samiczka. No i jak widać, już coś przekopują. We wtorek się tydzień temu zakociła ta samiczka. Ta nie chciała. Nam problemy stwarzała. Ale na drugi dzień już tutaj dała się samczykowi. No. Tutaj akurat króliki przechodzą w linkę. Wszystkie króliki w mojej hodowli, właśnie oprócz tylko tych młodych, ale starych wszystkich przechodzą w wylinkę, więc też im podaję różne witaminki na lepszą budowę sierści. I tutaj samczyk dumny odpoczywa sobie. Nie wiem, czy zobaczycie coś. O, właśnie widać. No samczyk powiem, trochę leniwy jest. On tak dwie samiczki, to kurczę, słabo. Jedną samiczkę fajnie jeszcze, ale już drugą, jak mu później dam, to on nie jest zainteresowany. Chyba że raz skoczy rano i raz skoczy wieczorem jeszcze ewentualnie, ale tak to słabo. No. No jak będzie, miałem te samiczki zakatać w czerwcu już, ale niestety były upały. Były bardzo mocne upały, było po 30 ponad stopni. My dzisiaj mamy ile stopni, bo jest bardzo zimno, jak mogliście zauważyć. Z momentu zbierania jajek w cieniu jest dziś 18 stopni. Ja jestem w bluzie, bo jest tak zimno, bardzo chłodny wiatr wieje. Jest po prostu masakra jakaś, żeby w sierpniu chodzić jeszcze w bluzie dodatkowo. No, jak wiecie, miałem się zakazać w czerwcu, no ale się wszystko przyciągło o 2 miesiące prawie iżże, więc zakociłem sobie je w sierpniu. Więc na wrześniu będą już młode, już nie będzie takich upałów we wrześniu, więc młode tutaj, więc samiczki też nie będą się męczyły, bo jak wiecie, właśnie zależało mi też na tym, żeby samice się te upały nie męczyły, więc nawet i te Belgii, i ta Termonska nie były zakracane już ponownie. Sorki za przerwę.
Ale właśnie odnośnie tych dwóch samiczek, no to one będą ponownie zakracone też myślę, że wrzesień najpóźniej, ponieważ chcę, żeby mi te tutaj się okociły i później sobie zakocimy już rasowo, czyli belg do belga, termont do termonda pójdzie. I powinno wtedy być wszystko fajnie kolorowo, będą czerwone, będą szare, będą białe, nie będzie tylko i wyłącznie niebieskich. No. Ale osobiście wam powiem, że ta samiczka jest o wiele lepszej budowy od tamtej. Więc na tym mi zależy, żebym tu fajnie odchował. Ale co, taka jesteś skulona, co? Co? Nie bój się, ale ty puchata, jesteś wilinka, masz, nie trzeba cię was wyczesać. Fu. Ale futro lata. Nie lubię tego uczucia, jak to pełno futro lata. No. Miałem się dzisiaj jeszcze je ważyć, no ale pogoda mnie trochę, widzę, że to przegania, ponieważ widzę, że trochę to uciekło, więc może by się udało co nieco. Ale to już wam w następnym odcinku powiem, zanim mi się naładuje waga, bo ją dopiero co podłączyłem do prądu, no to też chwilkę potrwa. Jeszcze do was jeszcze jeden taki temacik, a mianowicie tutaj mam dwie kwoczki. Dwie, może zaraz i trzy będą. Ta siedzi. Ta jarzębiela, która się już u mnie lęk jeden wyprowadziła, już siedzi na jajeczkach. Tej też nie jajeczka, ale ona niestety raz jajka wywalała, raz gdzie indziej siadała. To po prostu postanowiłem, że najlepszą skutecznością będzie, jak podsadzę pod tą jedną kwokę największą. I to właśnie jest najlepszy patent. Myślę, że tu jeszcze nie będzie czasem jeszcze jedna kwoka, a mianowicie któraś, która teraz właśnie tam bierze kąpiel, bo wydaje takie dźwięki, no takie dźwięki wydaje właśnie od 2-3 tygodni, ale wczoraj zauważyłem, że ona już zaczęła w nocy przesiadywać w gnieździe, więc kto wie, co tam się szykuje. Teraz widzę, że te kurki mają jakąś tutaj porę mycia i porę drzemki, czy jak to i... No. I tak to właśnie u mnie wszystko wygląda. Teraz się odcinki, mam nadzieję, że będą pojawiały trochę częściej, też właśnie jakby jakieś pomysły były, to by też coś dało radę nagrać, ponieważ no już jest koniec wakacji prawie, więc szkoła się zacznie, więc też trochę więcej czasu będzie na YouTube. Więc tak to wszystko tutaj by wyglądało, więc piszcie jakieś pomysły w komentarzach. Pamiętajcie jeszcze, że istnieje grupa na Facebooku Uszata Banda Jakuba, na którą was serdecznie zapraszam, ponieważ tam się pojawiają posty prędzej, na przykład jeżeli coś nowego jest albo coś po prostu się działo w hodowli, to tam po prostu post jest pierwszy. Na YouTubie jest troszeczkę opóźniony czas oczekiwania, ale i tak się o tym na YouTubie dowiecie, więc z tym nie będzie też problemu. Ale jak ktoś ma ochotę być w naszym gronie na Facebooku, powiększyć grono, być członkiem jednym z nich, to serdecznie właśnie was zapraszam, ponieważ szykuje się coś specjalnego. W tym odcinku byłby to już na tyle. Myślę, że się wam spodobało takie taka pogawędka. Aha, bym zapomniał. Pewnie napiszecie, czemu nie nagrałem zakotu tych samic. Ludzie święci. Tyle tych już zakotów na YouTubie pokazywałem. To już każdy wie, jak to się robi, naprawdę. Już tego jest za dużo. A to jest też trochę dla mnie ciężkie nagrywać. W szczególności, jak ten samczyk jeszcze jest tam na samym dole. To też jest ciężko tutaj, żeby dobre wszystko, wszystkie właśnie były nagrywki. Żeby też to jakoś w miarę współgrało ze sobą. Bo to nie jest sztuka wrzucić samicę i tyle, bo też trzeba to kontrolować, żeby się nie pogryzły, żeby i tak dalej, i tak dalej. No. Więc także tak to właśnie wszystko by wyglądało. Nie nagrywałem. Więc chyba nic się wielkiego nie stało, mi się wydaje. No. Jeżeli wam się filmik spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, subika. I trzymajcie się, do następnego, cześć.